Bartosz Banach, Triumfatu Pucharu Polski. Dzisiaj w Wawrze walka o pierwsze miejsce drużynówki BSA Santé Pro Tour. Co o trasie, jak wrażenia, jak rywalizacja? Wrażenia bardzo fajne, bo trasa była ciekawa. Były czasami różne odcinki, wąskie, kolejne dosyć spore, więc było trochę techniki. Ze względu na to, że była trasa płaska, na początku jechaliśmy prawie cały czas wężykiem. Nie było końca, nadeszły jakieś troszeczkę momenty bardziej techniczne, więc mocno zaatakowaliśmy jako grupa BSA i Michał Podlaski z BGŻ-u. Baranek również odjechaliśmy, nas tam było w 7-6, potem małe kłopoty na trasie miałem z Adrianem, zostaliśmy. Krzysiek Krzywy, Michał Podlaski i Baranek i Ziółkowski uciekli. Przez dłuższy moment tak to było, potem my dołączyliśmy do nich i jako już pełna drużyna Santé BSA czterech, walcząc o drużynę w klasyfikacji generalnej, nadaliśmy tak mocne tempo, żeby mieć jak największą przewagę nad pozostałymi zawodnikami. Dla nas plan wykonany, bardzo się cieszę. Myślę, że cała drużyna się cieszy. Super, dzięki. Jeśli chodzi o teraz końcówkę sezonu, roztrenowanie, czy jakieś przełaje planujesz? Będzie na pewno delikatne roztrenowanie. Będę cały czas jeździł na rowerze, ale już nie tak intensywnie. Przełaje, oczywiście mam ochotę zaliczyć parę, które będą najbliżej u mnie w okolicy. Czyli gdzieś na północy, prawda? Bytów, tak, prawda, tak, tego tak, typu. Tak, tam na pewno się pojawię. Okej, dobra, to dzięki bardzo. Dziękuję również.